Myślę, że w samej redakcji to jest jakieś 16 osób w tym momencie. Jakaś firma, która produkuje perfumy, może mieć u Was reklamę, czy raczej to jest dostosowane do treści, którą wydajecie? Jak to wygląda? Nie, nie jesteśmy wybrani, głównie dlatego, że dzisiaj rynek jest ciężki i reklamodawców i reklam jest w ogóle mało. Oczywiście są te osoby, czy może po prostu zwykłe grafiki dobierane? Generalnie staramy się, myślę, że na większości okładek tygodnika są jednak twarze. Anegdota właśnie takich koi czytelników. Co do układek graficznych, no niestety wiemy na przykład, że mimo, że jest na temat... Robią po prostu te zdjęcia dla was, jak to robią. Nie, nie mamy takiej osobnej grupy podcastów. Grażna lokalna, która już chwilą, bardzo często, kiedy jest jakiś wywiad, możemy sobie zrobić coś w rodzaju takiej mini sesji. Mamy tam zaprzyjaźnione do tego portalu, to jest specjalnie wybierana i kupowana i to jest właśnie między innymi zadanie uderzenia w latach spod edycji w agencjach fotograficznych. Jakie są informacje selekcjonowane, kiedy jest teraz taki dostęp do mediów i tak dalej? Właśnie jak to jest wybierane? Nam się wydaje, że dziennikarstwo dzisiaj to powinno być nie tylko przekazywanie informacji. Wiesz, na przykład, ja myślę, że 80% rzeczy, które są, nie wiem, pokazywane na, czy informowane na portalach informacyjnych tak, na co dzień, duża część tych tematów, które pojawia się na łamach gazet codziennych, są po prostu one tracą... Jest wartością. Nawet nie tyle, nawet też nie chcę oceniać, ale tracą niewiarygodność, tylko aktualność. No bo my musimy pamiętać, że jak siadamy sobie we wtorek na zebranie... Właśnie, czy dziennikarz może te teksty wrzucać swoje subiektywne opinie, czy on chce wrzucać obiektywne, tak? Wiesz, no, taki czysty obiektywizm nie istnieje, bo każdy tekst napisany, chyba że to będzie taka czysta depesza. Nie wiem, czy mieliście do czynienia z depeszami takich agencji prasowych, ale można sobie dowolną depeszę przetłumaczoną w momencie, czy na jakiejś stronie zachodniej zobaczyć, to są takie suche informacje, tam nie ma miejsca. Ale właściwie każdy dłuższy tekst jest trochę odbiciem piszącego. No nawet fakt, że... Znaczy zasada jest taka, że tekst powinien być rzetelny, czyli przygotowywany do pewnych takich reguł obowiązujących wszystkie teksty dziennikarskie. To odróżnia teksty dziennikarskie od innych tekstów. Nie mówię, że gorszych, ale innych. To, że mamy obowiązek pisania jak najbardziej obiektywnie, tak? Znaczy przekazywania na przykład dwóch punktów widzenia, albo pisania o tym, że drugi punkt widzenia istnieje. Miały możliwości rozmawiania z ludźmi o różnych poglądach na ten sam temat. Co też jest dobre poza wszystkim, bo sprawia, że tekst jest ciekawy. Nie jest taki jednostronny. No i po trzecie mamy też obowiązek zachowania rzetelności, czyli dokładnego cytowania, wybierania źródeł, które są wiarygodne. Podać za kimś jakąś informację dzisiaj jest bardzo łatwo, ale w dużej mierze to są informacje no właśnie fałszywe, nieprawdziwe, niesprawdzone i tak dalej. A jeśli chodzi o takie... Właśnie jak się walczy z tymi dezinformacją, z tym jak się wybiera te źródła i szuka się tematów. W sensie radzi mi teraz o informacje generalne. Jak mamy jakieś fake newsy albo dezinformacje, ktoś coś podpowie i
i pan to musi zweryfikować, tak jak pan to robi. Znaczy, jeśli to są jakieś wiadomości, powiedzmy, nie wiem, ze świata na przykład, tak, no to generalnie sprawdzamy też, co na ten temat piszą na przykład tytuły czy dziennikarze, którym ufamy. Twitter jest tutaj bardzo fajnym źródłem weryfikacji często, bo mam też jakiś taki repertuar narzędzi, których powinien sobie świetnie się nimi posługiwać. Jakąś tam oczywiście wiedzę powinien mieć i taką ogólną, jest takie powiedzenie dziennikarskie, że dobry dziennikarz to jest taki, który wie wszystko, który wie trochę o wszystkim i wszystko o czymś. Czyli ma ogólną, fajną wiedzę, znaczy wie, co się dzieje wokół, ale też jest jakimś tam specjalistą, jeśli nie z wykształcenia, to zainteresowania i drąży jakiś jeden temat. Dziennikarz może się nie zgodzić z rozmówcą, czy działa tak bezrefleksyjnie, właśnie tak przedstawił, że jest też nie, oczywiście, że może się czytać. Dobrze, ja się nie zgadzam. Czasem nawet musi się nie zgodzić, bo ktoś z kim rozmawiam zaczął mówić, że to nieprawda, że Holokaust miał miejsce i w ogóle przecież to nie chodziło o zabijanie, że tylko to były jakieś wycieczki do obozu koncentracyjnego turystycznego. Zakładam, że ktoś tak powie. No to ja muszę zadać na coś takiego pójma. I jest takim dużym błędem w czasie wywiadu, jak się nazywa. W sumie była jakaś taka totalna klatwa, że powiedzmy w danym tygodniu nie wyszedł, czy po prostu coś się okazało tak powiedzmy słabe, że się w ogóle nie sprzedał, czy była taka sytuacja kiedyś, że tygodnik nie ukazał się. Nigdy nie było takiej sytuacji, ostatnio, co też sprawia, że zawsze wyszedł. Bywają ciągle teksty kontrowersyjne, nad którymi się kłócimy. Są czasem takie teksty po...